Mam przywilej być tu dziś wieczorem i okazję, by przedstawić ten dwuczęściowy wykład na podstawie książki wydanej ostatnio pod tytułem Nowe wino z winnicy Babilonu. Podtytuł Zwiedzenie w imieniu Chrystusa w czasach ostatecznych. W ostatniej dekadzie miałem okazję podróżować do wielu miejsc na całym świecie i zauważyłem kolejne wielkie zagrożenie dla chrześcijaństwa. Jest to chrześcijaństwo przyjmujące pozabiblijne nauki i pozabiblijne objawienia. I choć nie miałem zamiaru zajmować się tym głębiej, to patrząc na to, co się dzieje, poczułem się zmuszony, żeby to zrobić. Wcześniej napisałem kilka krótkich książek na ten temat, z których ta jest trzecia i jest bardziej obszerna. Dziś chcę przedstawić Wam zawarte w niej informacje w postaci prezentacji w PowerPoincie, która będzie nagrywana. Nowe wino z winnicy Babilonu. Zwiedzenie w imieniu Chrystusa w czasach ostatecznych. Poproszę o monitor. Dziękuję. Jak powiedziałem, moim zdaniem ten temat jest bardzo ważny i kontrowersyjny. Jeśli tu dziś jesteście, proszę, byście sprawdzali wszystko, co mówię z Biblią w ręku. Bo może będę mówił coś, z czym się nie zgodzicie. A ostatecznym autorytetem nie powinno być to, co ja głoszę, lecz to, co powiedział Bóg. A Biblia, moim zdaniem, nas ostrzega, że w czasach ostatecznych nastąpi czas wielkiego zwiedzenia, zwanego dokładnie złudzeniem. I że wielu zostanie zwiedzionych w imię Chrystusa. Dzisiaj chcemy sprawdzić pewne trendy w naszym społeczeństwie, nazywające siebie chrześcijaństwem. Przyjrzymy się, jak to wszystko należy rozumieć w świetle Biblii. Dlatego najpierw zajmiemy się położeniem biblijnego fundamentu. Zaczniemy od drugiego listu do Koryntian, rozdział 11, wersety 3 i 4. Paweł ostrzega Kościół w Koryncie. Jest zaniepokojony i zatroskany. Pisze, obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiodł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. To bardzo interesujący i ważny fragment Pisma. Paweł stawia tutaj kilka jasnych tez. Po pierwsze, Ewangelia jest prosta. O co w niej chodzi? O wiarę w to, kim jest Jezus Chrystus i co uczynił, przyznanie, kim jesteśmy i co zrobiliśmy jako grzesznicy i poproszenie Boga, żeby nam przebaczył w odpowiedzi na nasze upamiętanie. To jest bardzo proste. Okazało się jednak, że Koryntianie to skomplikowali albo dodali pewne idee i wierzenia do Ewangelii. Dlatego Paweł się martwił, bo jak wiecie, istnieje zwodziciel, mistrz zwiedzenia, szatan, smok, diabeł, który zwodzi cały świat. I on ma pewien plan. Paweł pisze, że jak Ewa została zwiedziona przez węża, wy też zostaliście zwiedzeni i porzuciliście prostą Ewangelię dla innej Ewangelii. Biblia mówi, że istnieje inna Ewangelia, fałszywa Ewangelia. I ta Ewangelia jest niebezpieczna, ponieważ jej autorem jest inny duch. Dalej Paweł pisze, że istnieje inny Chrystus. Zatem inna Ewangelia, inny duch i inny Chrystus.
Paweł ich zachęca. Wróćcie do Ewangelii, do prawdziwej Ewangelii. Do Galacjan pisał to samo, że jest inna Ewangelia. Dalej pisze, kto was omamił? To byli szczerzy, prości chrześcijanie, którzy myśleli, że wierzą w prawdę, a tymczasem zostali zwiedzeni i uwierzyli kłamstwu. W Biblii czytamy, że istnieje autor zwiedzenia. Szatan, smok, diabeł, który zwodzi cały świat. W liście do Efezjan 6:10-12 czytamy: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Toczy się bitwa. I często myślimy, że jest to bitwa z ludźmi, bo to widać fizycznie. Lecz Paweł pisze, że za kulisami, w innym wymiarze, gdzie nasz wzrok nie sięga, lecz jest on prawdziwy, ludzie są jak pionki w grze o zwiedzenie. A jeszcze bardziej niepokojące jest to, że chrześcijanie, którzy położyli ufność w Jezusie Chrystusie, którzy w Niego wierzą, również mogą stać się pionkami w tej grze. Jeśli nie żyją według tej księgi, pełniąc wolę Bożą. Zwiedzenie jest według Biblii dziełem smoka, diabła, węża, który zwodzi cały świat. W Objawieniu 12:9 czytamy, że został zrzucony na ziemię, a jego aniołowie z nim. To jest przyszłość, to się jeszcze nie stało, lecz właśnie teraz mamy do czynienia ze zwiedzeniem, które postępuje od upadku człowieka w ogrodzie Eden. Nie da się zrozumieć historii, jeśli nie zrozumiemy, że Bóg ma przeciwnika, szatana. A on ma swój plan. Jak zobaczymy, w czasach ostatecznych jego plan polega na zwiedzeniu świata w imieniu Zbawiciela. W imieniu Jezusa Chrystusa. Będziemy czytać fragmenty pokazujące, co o tym mówi Biblia. Dzisiaj miałem wykład w pewnej szkole biblijnej na temat szatańskiego planu zwiedzenia. Jak on to robi? Po pierwsze, uważam, że już zwiódł ludzi na całym świecie, bo nie wierzą w istnienie Stwórcy. Wierzą w ewolucję. Po drugie, miliardy ludzi na świecie nie wierzą w Boga Biblii, bo uważają, że wszystko jest Bogiem. New Age, religie wschodu. I po trzecie, powiedziałem, że w czasach ostatecznych możemy się spodziewać największego zwiedzenia w historii świata, który zostanie zwiedziony w imieniu Chrystusa. Jeden ze studentów powiedział, nie zgadzam się, uważam, że to byłoby nieuczciwe, gdyby Bóg pozwolił na zwiedzenie całego świata. Więc przeczytałem kilka fragmentów Biblii. Nie przyjmujcie tego, co ja mówię, ale sprawdzajcie, co powiedział Bóg. Bo Biblia jest pełna odniesień do tego zwiedzenia. 1 Piotra 5:8-10. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Diabeł ma plan. Diabeł ma plan. Polega on na zwiedzeniu niewierzących, lecz również na zaślepieniu umysłów wierzących. A skoro wierzący nie chcą uwierzyć we wszystko, co powiedział Bóg, to sami narażają się na zwiedzenie.
Wszyscy jesteśmy narażeni na zwiedzenie. Dlatego ważne jest, byśmy bacznie zwracali uwagę na Boże objawienie podane nam w Jego Słowie. Bo celem szatana jest wziąć jak najwięcej ludzi ze sobą do piekła. A chrześcijanie mogą grać w jego planach pewną rolę. Biblia mówi, że w czasach ostatecznych ludzie, którzy uwierzyli, przestaną wierzyć. Nastąpi apostazja, czyli odejście od wiary. Kiedyś uwierzyli, a teraz będą wierzyć w coś innego. Będą wyznawali jakąś wiarę, ale to już nie będzie ta wiara oparta na Słowie Bożym. Otwórzmy Ewangelię Mateusza na rozdziale 24, bo musimy przeczytać słowa Jezusa na ten temat. Jezus został zapytany przez swoich uczniów, jak to będzie pod koniec wieku. Werset trzeci. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Jezus powiedział, że wielu będzie zwiedzionych przez wielu. Mamy inne odniesienia do zwiedzenia. Werset 11. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Werset 23. Gdyby wam wtedy kto powiedział: oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Biblijne proroctwo mówi o przyszłych wydarzeniach, zanim one nastąpią. Oczywiście nie wiemy wszystkiego o przyszłości, ale Bóg objawił nam pewne rzeczy, które zapisano w Jego Słowie. Studiując proroctwa biblijne, widzimy, że albo one się już wypełniły, albo są w trakcie wypełniania, albo dopiero się wypełnią. Ze 100% dokładnością. W tej konkretnej sprawie, gdy Jezus mówi: baczcie, by was kto nie zwiódł, wielu zostanie zwiedzionych przez wielu, wielu fałszywych nauczycieli i fałszywych proroków, wiele fałszywych znaków i cudów. Oto przepowiedziałem wam, to możecie w to uwierzyć. Piotr mówi, że mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Czyli zostaliśmy ostrzeżeni zawczasu o fałszywych naukach, fałszywych nauczycielach, kłamliwych znakach i cudach. Po co? Żebyśmy, gdy to wszystko nastąpi, przypomnieli sobie o tym. To buduje naszą wiarę. Wiarę w Słowo Boże. Gdy Bóg mówi coś i to się wypełnia, nasza wiara jest budowana. Właściwy rodzaj wiary. Wiara w Boga i w Jego Słowo. Zostaliśmy ostrzeżeni, że przyjdzie czas fałszywych Chrystusów. Werset 27. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Werset 26 mówi: gdyby wam więc powiedzieli: oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Czyli przyjdą czasy, gdy będą mówić, że Chrystus jest tu albo tam. Dzisiaj pokażę wam, że żyjemy w takich czasach. Znaki czasów wypełniają się na naszych oczach, a Jezus powiedział, że jeśli te znaki się pojawią, On wróci niedługo. To poważna sprawa. W 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, Jezus powiedział, że wielu stanie przed Nim w dniu sądu, myśląc, że idą do nieba.
Zauważcie, co mówi od wersetu 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Pomyślcie o tym. Za każdym razem, gdy to czytam, myślę, jak to będzie. Wielu ludzi, nie kilku, ale wielu, stanie przed Panem, myśląc, że idą do nieba, a Jezus powie im, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Widzicie, oni doświadczyli cudów w imieniu Jezusa. Uważali się za chrześcijan, ale nie zrozumieli prostej Ewangelii. Przyjęli inną Ewangelię i z tego powodu spędzą wieczność w piekle. Dlatego to jest tak poważna sprawa. Dlatego dobrze zrobimy, jeśli będziemy uważać. Piotr pisze, dobrze czynicie, trzymając się słowa. Gdy Bóg objawia wydarzenia z przyszłości, mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. W drugim liście do Tesaloniczan, w rozdziale 2, werset 3 i 4, Paweł pisze o tych czasach zwiedzenia. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Nadchodzi czas i wydaje się, że to już niedługo, biorąc pod uwagę wypełniające się znaki. Że pewnego dnia pewien człowiek ogłosi swą boskość i powie, to ja jestem Bogiem. Ale zanim to nastąpi, przyjdzie czas odstępstwa, czyli apostazji. I chodzi o czas, gdy ludzie, którzy kiedyś uwierzyli, teraz już przestaną wierzyć. Kiedyś wierzyli Słowu Bożemu, lecz potem coś do niego dodali. Albo przejęli coś, czego nie ma w Słowie Bożym i co kiedyś było dla nich bezbożnością. Teraz mają jakąś wiarę, ale to nie jest ta wiara oparta na Słowie. Czyli mamy kolejną wskazówkę z Biblii. Nie tylko Jezus o tym mówił, ale również Paweł. A w wersetach 9-11 tego samego rozdziału pisze dalej. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. Co to jest prawda? Jezus powiedział, Twoje słowo. Twoje słowo jest prawdą, która mogła ich zbawić. Dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu. Obłęd. Celowo używam tego słowa. Kiedyś mówiłem o zwiedzeniu czasów ostatecznych, ale zauważyłem, że Biblia mówi o obłędzie. To jest poważne zwiedzenie. Dlatego tak wielu będzie zwiedzionych. Są tacy, którzy mówią, pogódźmy się z tym, że się nie zgadzamy. But as I read through the Bible,
Ale czytając Biblię, widzę wiele fragmentów wzywających do walki o wiarę. W trzecim wersecie listu Judy czytamy: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu. To ciekawe. Juda pisał list, zabierając się z całą gorliwością do napisania o zbawieniu, naszym wspólnym zbawieniu. Chciał napisać o Jezusie. Nasze zbawienie jest w Jezusie i tylko w Jezusie. Ale musiał zmienić plany. Dlaczego? Pisze, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Dalej pisze w następnym wersecie. Kradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście działo się to w tamtych czasach. Ale jak wiecie, Pismo nam pokazuje, że pewne sprawy się powtarzają. A szatan tak naprawdę nie używa nowych trików. Osobiście twierdzę, że dzisiaj doświadczamy dokładnie tego, o czym pisał Juda. Zwracam również uwagę, że Biblia, nie tylko tutaj, ale w wielu innych fragmentach, do których jeszcze wrócimy, zachęca nas do przekazywania innym prawdy, którą w niej odkrywamy w Słowie Bożym. Walka o wiarę nie jest pasywna. Ona wymaga działania. A żeby walczyć o tę wiarę, trzeba najpierw tę wiarę posiadać. Wiarę w Słowo Boże. A jak ją uzyskać? Przez słuchanie Słowa. Studiowanie Słowa. W księdze Ezechiela 3:17-19, tak, to jest Stary Testament, lecz mamy tu pewną zasadę, Bóg powołuje Ezechiela mówiąc: Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzesz ich w moim imieniu. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przez jego bezbożną drogą, tak abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeśli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. Zatem jest tutaj zasada, że gdy Bóg objawia nam prawdę, i nie dotyczy to wyłącznie Ezechiela, myślę, że ponieważ Nowy Testament wzywa nas do walki o wiarę, ta zasada jest również nowotestamentowa. Bo jeśli ludzie są zwiedzeni, a my pozwalamy im w tym trwać, nie dzieląc się z nimi prawdą, to jakie będą konsekwencje? Nie możemy ich zbawić, nie twierdzę, że możemy. To nie leży w naszej mocy i sile. Duch Boży tego dokonuje. Ale Bóg używa ludzi jako naczyń, jako świadków, by wychodzić do ludzi z prawdą w miłości. Chcę to powiedzieć ostrożnie. Wchodzimy dzisiaj na bardzo, bardzo kontrowersyjny obszar. Gdybym przyszedł tutaj z postawą prostowania każdego przy pomocy informacji, którymi się z wami dzielę, albo na podstawie uczonej argumentacji, to byłbym w błędzie. Powodem, dla którego te informacje zostały zgromadzone, jest fakt, że Bóg dał mi umiłowanie prawdy.
a nawet więcej, współczucie dla zwiedzionych. I gdybym tu dzisiaj stanął gniewny i przykry, a przecież o to nie trudno, to byłbym w błędzie. Bo Jezus w Księdze Objawienia, w liście do Efezu, mówi, sprawdziliście fałszywych nauczycieli i fałszywych proroków i mieliście rację, ale jesteście w błędzie, bo nie macie miłości. Musicie pokutować, a jeśli tego nie zrobicie, usunę wasz świecznik lub wasze świadectwo. To bardzo ważne, żeby sprzeciwiać się zwiedzeniu i stawać wobec zwiedzionych z miłością. Pisząc tę książkę, modliłem się. I wczoraj wieczorem przed tym wykładem. Boże, użyj mnie jako naczynie, żeby mówił do Twojego ludu i żeby to, co masz na sercu, przechodziło przez moje usta do innych. Niech to będzie wezwanie, żeby Kościół się zbudził. Żeby wszyscy, którzy uważają się za chrześcijan, czy to protestanci, czy katolicy, tak przy okazji, nie znalazłem w Biblii określeń katolik czy protestant. Znamienne jest to, że jedni i drudzy błądzą i zarówno katolicy, jak i protestanci głoszą nauki, których w Biblii nie ma. Błędy protestantów nie są wcale większe od błędów katolików i odwrotnie. Jedne i drugie są błędami. I uważam, że należy je poprawiać, bo jeśli ludzie nie rozumieją Ewangelii, idą do piekła. To jest problem. Moim pragnieniem jest również, jestem pewien, że wielu z was je podziela, nie wierzcie mi na słowo. Wy, którzy będziecie tego słuchać lub oglądać materiał wideo, nie wierzcie. Modlę się, żebyście sprawdzali to, co będę mówił na podstawie Biblii i rozważali treść Pisma w związku z tym, co się dzieje. To wam pomoże zrozumieć. Nawiasem mówiąc, ta książka została już przetłumaczona na rosyjski i dowiedziałem się z Wydziału Religioznawstwa Uniwersytetu w Archangelsku, że bardzo im ta książka pomoże. Zapytałem dlaczego. Odpowiedzieli, że jeśli ta książka mówi prawdę, to doświadczamy zmiany paradygmatu, a ludzie nawet o tym nie wiedzą. Bo trendy panujące w społeczeństwie są fenomenem, którego większość społeczeństwa nie dostrzega. Chciałbym zatem mówić z pasją i miłością do prawdy, a jednocześnie ze współczuciem dla każdego. Zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących. Bo istotne jest to, żeby ludzie rozumieli Ewangelię. Wtedy nie przyjmą innej Ewangelii. Przejdźmy teraz do pierwszej głównej części zatytułowanej Nowe Wino. Książka nosi tytuł Nowe Wino z Winnicy Babilonu. Co rozumiemy przez Nowe Wino? Podam kilka przykładów pochodzących z różnych artykułów i publikacji. Najpierw spójrzmy na to wydanie magazynu Charisma z grudnia 1999 roku. Główny artykuł tego numeru, co widać na pokazanej okładce, nosi tytuł Zapnijcie pasy. Chrześcijańskie przebudzenie może przetoczyć się przez świat w ciągu następnych 25 lat. Wiele osób o tym mówiło od kilku dekad. Już w latach 40. XX wieku, pod koniec lat 40., w prowincji Saskatchewan, skąd pochodzę, pojawiła się grupa ludzi twierdzących, że ma miejsce wielkie wylanie ducha, które nazwali późnym deszczem.
Przepowiedzieli oni, że Bóg wzbudzi potężną armię obdarzoną taką mocą, jakiej chrześcijanie nie doświadczali jeszcze nigdy i zamierzali przyjąć tytuły apostołów i proroków, a generałowie tej armii mieli wprowadzić świat w największe przebudzenie w historii. Ten ruch wygasł, lecz w ostatnich dziesięcioleciach powraca do życia. Wiele osób mówi, że będzie wielkie przebudzenie, ale powiem wam coś. Prawdziwe przebudzenia są wszędzie, dokąd podróżowałem. Szczególnie to, co się ostatnio dzieje w Rosji, jest fenomenalne. Wielu ludzi w wielu miejscach przychodzi do Chrystusa i chwała Bogu. Nie twierdzę, że nie ma przebudzenia w indywidualnych sercach lub na konkretnych obszarach. Ono się dzieje. Ale w wyniku przebudzenia zapowiadanego tutaj, świat ma się nawrócić do Jezusa. Cały świat. Wielu ludzi twierdzi, że ono nastąpi wtedy, gdy chrześcijanie obdarzeni mocą obejmą przywództwo. Oto przykład. Publikacja pod tytułem Kościoły Nowoapostolskie. Zacytuję tylko jednego z ich współpracownika, pastora Roberta Lairdona, który pisze: Boży przywódcy kierujący tymi kościołami terytorialnymi zostali ponadnaturalnie ustanowieni i obdarzeni łaską przez Ducha Świętego. Przywrócą oni wiele prawd, które zostały porzucone lub wypaczone w ciągu setek lat. Pod Bożą mocą tych liderów i dzięki gorliwości Kościoła Królestwo Światłości będzie świecić w całych miastach, społeczeństwach i narodach. Zła atmosfera ulegnie zmianie, konflikty kulturowe i rasowe zostaną zażegnane, a bolączki społeczne zanikną. Oni zapowiadają takie przebudzenie. Cały świat nawróci się do Chrystusa. Nie będzie już zła. A część z nich powiada, że Jezus nie może przyjść, dopóki Kościół nie wykona swojej pracy. Ale czytając Pismo, widzę, że to wszystko zaprzecza słowom samego Jezusa, który zapytany, jak to będzie, odpowiedział: sprawdźcie w historii. W Ewangelii Mateusza 24:37 czytamy: albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Było tylko 8 osób posłusznych Bogu. Noe z rodziną. Reszta została zmieciona. Nawiasem mówiąc, Jezus powiedział, jak już czytaliśmy w 7 rozdziale Mateusza, wielu będzie zwiedzionych przez wielu, ale są tylko dwie drogi do wieczności. Szeroka, którą idą całe rzesze, oraz wąska droga. A Jezus powiedział: ja jestem drogą. Ta wąska droga wiedzie przez Jezusa Chrystusa. Zatem sam Jezus powiedział, że wierna będzie garstka, a nie wielu. Wielu będzie zwiedzionych, a nie garstka. I że będzie jak za czasów Noego. I wierzcie mi, to się właśnie dzieje. Piątkowy wieczór będę miał wykład w Calvary Chapel w Costa Mesa pod tytułem Zrozumienie czasów. Będę mówił o obecnych trendach. Terroryzm, przemoc, duchowe zwiedzenie, dążenie ku jednej światowej religii wyznającej pokój zamiast Chrystusa. Zobaczymy, jak to wszystko zaczyna tworzyć jeden obraz. Moim zdaniem świat wcale nie staje się lepszy, jest coraz gorzej. Lecz w tej ciemności płonie jeszcze światło i ludzie przychodzą do Chrystusa. To jest dobra nowina. W tym numerze magazynu Charisma na okładce mamy pastora Che An z Los Angeles, głoszącego przebudzenie Azjatom w Ameryce. Dość niezwykłe jest to, że on siedzi w pozycji jogina. Napisał książkę pod tytułem Wnętrze ognia, jak przeżyć przebudzenie i złapać święty ogień Boży. Złapać ogień? Co to jest? To element ruchu nowego wina. Później wyjaśnię niektóre zjawiska i zachowania. Oto co pisze Che An o tym ruchu na stronie 22 swojej książki.
Choć zdaniem wielu jest to ruch kontrowersyjny, to ja stwierdziłem, że albo to jest największe zwiedzenie, jakie uderzy w Kościół w całej jego historii, albo początek wielkiego przebudzenia. Widzicie zatem, że istnieją dwie opinie. On twierdzi, że jest to wielkie przebudzenie, a jest kontrowersyjne, ponieważ inni, ze mną włącznie, uważają, że to wielkie zwiedzenie. I że Biblia o nim mówi. Ono przebiega w imieniu Chrystusa. I ludzie będą łapani na lep chrześcijaństwa opartego na przeżyciach. I to są szczerzy ludzie. Kochają Jezusa i robią, co mogą, żeby Mu służyć, ale nie czytają Jego słowa. Dlatego przyjmują prawie wszystko, co jest głoszone w imieniu Chrystusa. Tak się składa, że wiele książek pisanych przez takich autorów nosi nawet podobne tytuły. Na przykład Toronto Blessing, przeżycie odnowy i przebudzenia, złap ogień. Autor Guy Chevreux, druga jego książka, przekaż ogień. Toronto Blessing i ewangelizacja oparta na łasce. Trzecia książka, módl się z ogniem, wstawiennictwo w duchu. Od razu powiedzmy, że Biblia mówi o ogniu, o Duchu Świętym, ale mówi również o fałszywym ogniu. Oto książka zatytułowana Wschodzące Przebudzenie, C. Peter Wagner i Pablo Dieros oraz liczni współautorzy. Jak widzicie, chodzi o ogień. Autentyczna rzecz uderza w Brownsville, brama do nieba w Pensacoli. René Deloria. Więcej ognia. Od świętego śmiechu do świętego ognia. Ameryka na krawędzi przebudzenia. Oto książka pod tytułem Nawiedzenie. Przebudzenie w Brownsville, czyli w Pensacoli na Florydzie. Autorstwa Kathy Wood. A oto świadectwo Kathy Wood dotyczące jednego z jej przeżyć. Poszła na nabożeństwo i modlono się o nią. Kazał mnie i całemu zespołowi modlitewnemu ustawić się pod ścianą w korytarzu na zapleczu. Zaczęliśmy się modlić i w ciągu niecałych 4 minut nastąpiło coś jak masakra w dniu świętego Walentego. Jejku, nie umiem tego wytłumaczyć, ale trafiło we mnie coś jak piorun. Uderzyłam w ścianę i usunęłam się na podłowie. Cała się trzęsłam i coś szarpało moim ciałem. Nie wiem, jak długo to trwało. Traciłam oddech i próbowałam głębokimi wdechami nabierać powietrza raz po raz. Każdy wdech powodował, że głowa odskakiwała mi do tyłu. Trwało to przez całą drogę do domu. Nie mam pojęcia, jak prowadziłam samochód. Jęczałam głośno, potem śmiałam się przez kilka minut, a potem znowu jęczałam. Wydaje mi się, że wstawiałem się za moich bliskich, którzy mieli przyjść po raz pierwszy na nabożeństwo. Gdy weszłam do domu, mąż myślał, że ktoś mnie napadł na parkingu. Szarpało mną nadal i robiłam wdechy tak głębokie, że musiałam spać na dole w salonie. To była niesamowita noc. Odpływałam w sen, a potem budziło mnie jakieś potężne szarpnięcie. Głębokie oddechy i potrząsanie głową trwały następny dzień, choć wszystko nie było już takie silne. Och, ja po prostu kocham być pełna Ducha Świętego. Ten typ zachowań, a byłem na wielu ich nabożeństwach, niekontrolowane drgawki, szarpnięcia, śmiech, a nawet zachowania zwierzęce i mówią, że Bóg czyni nową rzecz. A gdy wskażecie, że tego nie ma w Biblii, to powiedzą, że nie wszystko, co robi Bóg, jest opisane w Biblii. Jeden z ich liderów powiedział, że gdyby wszystko, co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy, zostało napisane w Dziejach Apostolskich, to tak obszerną księgę trzeba by było wozić na wózku. Czyli usprawiedliwiają te zachowania milczeniem Biblii, zamiast tym, co Biblia mówi. Ta książka jest napisana przez brytyjskiego pastora Kena Gotta. Nawiasem mówiąc, te zjawiska występują na całym świecie, nie tylko w Ameryce. Poprzednie książki tego autora mówiły o historii tego ruchu. Toronto, Anglia, Stany Zjednoczone, cały świat. Ten pastor w książce Namaszczeni czy Dokuczliwi mówi o własnym doświadczeniu.
Spędziłem następne półtorej godziny na plecach pod chrzcielnicą w anglikańskim kościele razem z moimi zielonoświątkowymi przyjaciółmi. To było tak, jakby Duch Święty zrzucił bombę w środek naszego kręgu. Nie tylko leżeliśmy na plecach, ale wyzbyliśmy się jakiejkolwiek godności. Śmialiśmy się w niekontrolowany sposób, zataczaliśmy się jak pijani. Spojrzałem na chrzcielnicę nad sobą i znowu wybuchnąłem śmiechem. Pomyślałem, że przecież sam w to nie wierzę, co mnie rozbawiło jeszcze bardziej. Oto pastor, który kiedyś nauczał Biblii, wierzył Pismu i wykładał zasady tam zapisane. Nie wierzył w anglikański chrzest w chrzcielnicy, a teraz się śmieje, bo leży w anglikańskim kościele, gdzie właśnie taką mają. Miał inne przeżycie opisane na stronach 78-79 tej książki z nabożeństwa Benny Hina. Gdy byłem tam po raz pierwszy, zająłem miejsce w kącie na podwyższeniu. Zamknąłem oczy w zielonoświątkowym stylu, lecz mogłem słyszeć Benny Hina mówiącego do mężczyzn, których mijał. Weź to, weź to, weź to, weź to. I myślałem sobie, to mnie obraża, 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 obraża. Nagle z jakiegoś powodu zapadła całkowita cisza, jak makiem zasiał. A potem usłyszałem głos Benny Hina. Młody człowieku, otworzyłem oczy i byłem w szoku. Patrzył na mnie, stojąc w odległości około 10 metrów. Czy jesteś angielskim pastorem? Tak jest, odparłem. Benny Hinn z powrotem przykuł moją uwagę, mówiąc, okej, podnieście go znowu. W obu stronach mnie stało dwóch barczystych mężczyzn, którzy podeszli bliżej mnie, gdy Benny zrobił to, czego miałem nadzieję, że nie zrobi. Dmuchnął mi prosto w twarz. Właśnie miałem kolejny raz się obrazić, gdy jego oddech przeszył całe moje ciało i znowu upadłem. Ale było jeszcze gorzej. Usłyszałem, jak Benny Hinn mówi do muskularnych panów, postawcie go jeszcze raz. W tym momencie trząsłem się cały jak liść, włosy mi się zwierzyły i całe wibrowałem pod wpływem Bożej mocy. Spojrzał na mnie i powiedział, młody człowieku, od tej chwili już nigdy nie będziesz taki sam. Weź to. Upadłem jak zabity. Co to jest? To najwyraźniej można przekazywać. Tak mówią. Jeśli to dostaniecie lub przyjmiecie, możecie to dawać innym. Oni mówią, że to Duch Święty. Nie znajdziecie o tym żadnej wzmianki w Biblii. Ale możecie znaleźć przykłady w literaturze. W książce Nowe Wino, Stare Zwiedzenie jest cały rozdział oparty na książce napisanej przez małżeństwo Groffów, którzy są psychoterapeutami. Christina Groff twierdzi, że była kiedyś chrześcijanką, ale porzuciła chrześcijaństwo w wyniku przeżycia podczas spotkania z jakimś guru. Otrzymała ten dar, stając się mistrzynią Shaktipat. Jej mąż zajmował się badaniami nad LSD i również wszedł w ten duchowy wymiar, uzyskując zdolność przekazywania tego tak zwanego przeżycia, które opisują na stronach 78-79. Osoby zaangażowane w ten proces mogą mieć problemy z panowaniem nad sobą. Pod wpływem potężnej energii kundalini często mimowolnie wydają różne dźwięki, a ich ciała wykonują dziwne i niespodziewane ruchy. Do najpowszechniejszych manifestacji tego rodzaju należą nienaturalny i niekontrolowany śmiech lub płacz, mówienie innymi językami, śpiewanie nieznanych wcześniej pieśni, przyjmowanie pozycji i czynienie gestów charakterystycznych dla jogi oraz imitowanie różnych dźwięków i ruchów zwierzęcych. Widząc tę książkę po raz pierwszy, zdziwiłem się jej okładką, na której widać ogień. Innym określeniem tego zjawiska jest kundalini. A inną nazwą kundalini jest moc węża. Biblia nam przypomina, że nie ma nic nowego pod słońcem. Księga Kaznodziei Salomona 1:9-11 mówi, to co było znowu będzie, a co się stało znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, oto jest coś nowego? Dawno już to było w czasach, które były przed nami. Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, ani o tych, którzy będą potem. Także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po nich przyjdą. Jeśli chcecie zrozumieć czasy, badajcie historię i patrzcie, co się działo wcześniej. Przez całą historię miało i ma miejsce potężne zwiedzenie, widoczne w różnych jej okresach. Studiując starożytne wierzenia, zauważycie, że w wielu z nich przewija się ludzkie pragnienie, żeby być bogami.
W 7 rozdziale Księgi Jeremiasza, badając historię, czytamy w wersetach 17-20. Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień, kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla Królowej Niebios. Cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. Czy mnie tym obrażają, mówi Pan, czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne. Płonąć będzie i nie zgaśnie. Przechodzimy do innej ery w ramach wprowadzenia do drugiej części. Kiedyś w przeszłości ludzie wyznawali pewne bóstwo, które nazywali Królową Niebios. Jeremiasz wskazuje, że to bóstwo wyznawane przez lud izraelski było obrzydliwością. To bardzo ważne, byśmy badali Pisma nie tylko pod kątem przeszłości, ale również przyszłości. Mówiłem wcześniej, że w Nowym Testamencie jest napisane, iż słowo prorockie mamy bardziej potwierdzone.